się nazywam Michał Hieronimczuk, mam 5 lat doświadczenia jako deweloper Drupala. Zaczynałem wcześniej moją karierę bazując oprogramowanie na wersji 6 i 7 Drupala. 6 wersja to niestety był tylko jeden projekt, już w tamtych czasach była 7 wersja, teraz głównym targetem jest tworzenie komponentów do 8 wersji. Chciałbym Wam opowiedzieć, w jaki sposób stworzyć moduł i wgrać go do community open source, żeby wszystko było ładnie przygotowane dla pozostałych deweloperów do wykorzystania. Także zapraszam wszystkich do wejścia na stronę projektu. Komponent jest gotowy do pobrania. Wystarczy go dodać używając pakietu Composera. Chciałbym również w imieniu moich kolegów, z którymi jesteśmy na sali, podziękować firmie Droptika za bardzo dobry kontakt, przepraszam. może kontrakt jakiś z tego będzie w przyszłości. I liczymy na to, że w przyszłym roku uda nam się po prostu z większą ilością ludzi też przyjechać i więcej opowiadać na temat właśnie Drupala i open source. Może na początek chciałbym przedstawić ideę powstania tego modułu. Jest to moduł, który pozwala na komunikację z przeglądarką przy pomocy głosu. Żeby wykonać taki moduł, trzeba użyć kilku składników, które są niestety bardzo często niezależne, produkowane przez różnych producentów technologii. Ja swój moduł przygotowałem tylko i wyłącznie na wersję Chrome, przeglądarki Chrome, czyli tutaj miałem pewien problem ze sterownikiem Voice to Speech. Chrome ma u siebie wbudowany driver do tego. I niezależnym komponentem też jest synteza formowy, który też będzie dyskutował tak jakby z człowiekiem. O botach można powiedzieć, że większość z prezentowanych botów, mam tutaj 4 wylistowane, są budowane na podstawie badań kognitywistycznych, czyli tak jakby metod poznawczych ludzkiego umysłu, żeby to wszystko działało tak, jak naturalnie my myślimy i jak rozmawiamy, komunikujemy się z ludźmi. 4 gigantów, można powiedzieć. Amazon Lex jest darmowy, oczywiście no, płatny ma więcej feature'ów na pewno. Wylistowałem też Dialogflow. Ten moduł mam połączony z moim modulem Drupala. Może z ważniejszych rzeczy intencje to jest ważna rzecz dla botów, ponieważ możemy sobie programować dokładnie tak jakby wersję odpowiedzi tekstu i też dopasowywać do kontekstu, który się znajduje w składniku jakiegoś zdania. I tu jest właśnie najbardziej zaawansowana technologia, żeby dokładnie przeprocesować, sparsować tekst, dokładnie dobrać składniki, wybrać to, co jest w scoringu najskuteczniejsze dla odpowiedzi dla ostatecznego usera. Microsoft Luis prawdopodobnie też jest długo na rynku. Najdłużej wiem, że IBM Watson już chyba ponad 15 lat jest na rynku, także to jest duża technologia, to jest dawna technologia, nie jest wykorzystywana jeszcze na dzień dzisiejszy, ale mam nadzieję, że po tej prezentacji będziecie mieli ochotę, żeby ściągnąć moduł i ewentualnie go rozszerzyć, wykorzystać go w sposób, jaki będzie najwydajniejszy dla waszych klientów albo użytkowników waszych portali. Tak, na stronie projektu standardowo podzieliłem części, tak jak się zazwyczaj robi w Drupalu, część dla deweloperów, część dla site builderów. Niestety tu jest ucięta ta część, ona się znajduje tam ciutkę poniżej. Są opisane też komendy, w jaki sposób używać nowej metodyki transpilacji kodu JavaScript. Według Core'a 8.5, 8.6 to są główne zalecenia z Drupal Association i w tym kierunku też będzie podążał development JavaScript.
Na samym końcu będzie oczywiście link, gdzie możecie przeczytać o link do forum. W dalszej części prezentacji opiszę te dwa mock-upy, a później będziemy lecieli po prostu po czystym kodzie i jak to wygląda od strony kodu właśnie. Tak, takie elementy wykorzystałem. To są naprawdę podstawowe elementy, które możemy wykorzystać w Drupalu 8. Może się przesunę, żeby ciutkę lepiej mieć wskaźniczek. Prosta konfiguracja, formularz z konfiguracją, w której zapisujemy dokładnie dane do połączenia do serwisu API Dialogflow. Tam mamy token, tam mamy też standardowe menu. Bazując na menu stworzyłem tak jakby miejsce, z którego jest generowana późniejsza treść dla Dialogflow, więc to ten panel konfiguracyjny jest tak jakby w Drupalu i również można wyeksportować gotową paczkę do API Dialogflow i wgrać ją jako gotowego bota. Dalej jest część Drupalowa, gdzie oczywiście wyświetlamy nasz komponent. To jest zwykły bloczek, który jest otagowany placeholderami, o tym też opowiem krótko, o BigPipe'ie i o technice tworzenia placeholderów w Twigu i w rendererach. Dalej tak, mamy tą nową wersję JavaScriptu, gdzie jest ECMAScript 6. Również tu cała konfiguracja jest sczytywana z formularza konfiguracyjnego, przechodzi do modułu JavaScript, później w module Angulara po prostu sczytujemy komponent Drupala z behaviorem modułu i tutaj zachodzi komunikacja pomiędzy komponentami niezależnymi JavaScript. Dalej mamy też lazy load, który jest podpięty pod blok. O lazy builderze opowiem jak już przejdziemy do kodu. Tutaj jest prosta logika, chodzi tylko o zidentyfikowanie dokładnie tekstu, który jest zbudowany na podstawie menu na stronie, czyli na przykład jak mamy menu główne, w którym się znajduje na przykład profil, to wygeneruje moduł taki rekord jak open profile page. I też będzie identyfikował dokładnie taki głos, taką frazę i tak samo będzie identyfikował tekst. Po spełnieniu wszystkich warunków pojawia się po prostu button z akcją open page i tam jest redirect, więc to jest bardzo prosta rzecz. Tutaj od strony site builderów też zapewniłem troszeczkę instrukcję, w jaki sposób stworzyć bota krok po kroku, jak ściągnąć moduł, jak wyeksportować. To jest właściwie to słabo widać, to jest modalne okienko, w którym właśnie widać te akcje. Dalszą częścią na pewno tego modułu będzie to, że będzie można customizować dokładnie wszystkie akcje i też więcej rzeczy eksportować do API i Dialogflow. Podejrzewam, że wszyscy się zajmujemy kodem, dlatego przejdę szybciej do tego kodu. Tak wygląda backendowe konto Dialogflow. Tu możemy stworzyć sobie intenty i możemy też użyć gotowe boty, które Google dodał razem ze swoimi inżynierami. Intent to, tak jak wspomniałem, to jest tekst, który jest inputem oraz tekst, który jest outputem i możemy dodatkowe jeszcze wariable dodać. Tak to wygląda. Parametry dodatkowe to służy do komunikacji i identyfikacji po stronie Drupala. Odpowiedź jest czytana przez syntezator, a input jest wysyłany przez speech procesor webkitowy. Tak. Jedynym mankamentem, który spotkałem jest to, że nie bardzo w Angularze znalazłem sposób na to, żeby podlinkować asety, więc tutaj ten folder ng Dialogflow to jest symlink, tego niestety nie opisałem w instrukcji jeszcze, w dokumentacji, do asetów angularowych. Tu mamy prostą strukturę, typowo w Drupalu 8, większość rzeczy jest zapisane w plikach YAML. Mam też jedno dependencji, które nie jest wykorzystywane, to jest Redux. On przechowuje tylko debugowo skąd dokąd się porusza użytkownik, więc taka też
jakby ktoś czuł taką potrzebę, to naprawdę można fajne rzeczy rozszerzyć, trackingować, dokładne wykorzystanie użytkownika na stronie i przechowywać w storze Reduxowym. Kod jest prostym komponentem, który ma tylko właściwie jedną stronę podglądową od strony... A, tak, to jest stare... Przepraszam, tutaj permission się zmienił na administrator site configuration, to miało być dostępne tylko dla panelu administratora, żeby podglądowo zobaczyć, jak na stronie się renderuje cały panel z listą, żeby można przetestować. Od góry mamy właśnie tą jedną stronę, na której można przetestować, formularz konfiguracyjny i modalne okienko formularza też, który buduje paczkę zip z botem. Mamy Lazy Buildera i serwis, który wykorzystuje inne serwisy. Tutaj jest problem z cache'em, dlatego użyłem też technikę zabijania cache'u. Dokładnie tak to się nazywa. Kill switch. Później na stronie można zabić cache, jakkolwiek to brzmi. Jedna pozycja menu, ona też powinna być wyświetlona tylko dla administratora. Dalej taby obudowane na stronie, to też jest przydatny feature. Na szczęście w Drupalu mamy te komponenty gotowe od deweloperów, którzy go tworzyli. Problemem, który na początku deweloper spotka na pewno przy budowaniu komponentu Angulara, jest to, że trzeba go w odpowiedni sposób skompilować na produkcję i te takie długie hasze, które są generowane tutaj po main, później jest hash, bundle.js, ja tam mam komendy, które przygotowują po prostu przy każdym przebudowaniu komponentu. Od razu można fluszować cache drashem i to już jest gotowe do wyświetlania na stronie. Tutaj mam też ten responsive voice.js, to jest eksternalowa biblioteka, która służy do syntezy mowy, reszta jest wbudowana w przeglądarkę. Plus jeszcze ten Redux, który jest tak jakby opcjonalny, no ale tutaj dodałem go wstępnie. Chwilę też chciałbym opowiedzieć właśnie, w jaki sposób wygląda transpilacja kodu w JavaScriptie, w ECMAScriptie 6. Mamy taki folder fajny w korze Drupala, script, i on właściwie zawiera już konfigurację, która jest gotowa, żebyśmy po prostu ruszyli z nowym JavaScriptem i transpilowali go i opakowywali w webpacku do bundla naszej apki. Tutaj jest kawałek właśnie webpackowy, próbuję identyfikować wszystkie rozszerzenia z ES6, JS, transpiluję na JS, później opakowywany jest przy użyciu webpacka do bundle. Tutaj tak wygląda właśnie prosty komponent, który wystarczy, żeby się komunikować z Angularem. Prosty behavior, proste loadowanie settingsów, które są zapisane w panelu konfiguracyjnym w bazie danych i metody publiczne, które są później odpowiedzialne za wczytywanie tych rzeczy przekazywanych do komponentu Angulara. Cały proces transpilacji musiałem wrzucić na prezentację jakiś mem, bo mnie to przeraziło. Ja też nie robię dużo frontendowych rzeczy, także no komendy Unixowe wyglądają tak. Wszystko przygotowałem, żeby też mieć ściągawkę sobie na przyszłość, w jaki sposób to robić. Instalujemy dependencji, Yarna, budujemy JavaScript. On sobie później wykrywa dokładnie wszystkie te rozszerzenia i pakuje przy użyciu webpacka. I to już jest gotowy kod do produkcji. Przy każdym buildzie jest odpalony nowy cache i widać wynik na stronie. Tutaj miałem zainstalowane wcześniej paczki, to około 30 sekund taki prosty komponent się instaluje na moim sprzęcie, z moim połączeniem internetowym. Oczywiście ten czas może się wydłużyć w zależności od sprzętu. Tak wygląda po transpilacji. Tu mamy cukierkową syntaksę ECMAScripta 6 zamienioną na JavaScript, który można przeczytać w każdej przeglądarce. Tu jest formularz konfiguracyjny i wszystkie elementy, które są potrzebne do komunikacji z Dialogflow.
Tak wygląda komponent Angulara. Chciałbym opowiedzieć, że to nie jest wcale trudne, żeby tworzyć komponenty Angulara i osadzać w Drupalu. Jeżeli wykorzystamy taką technikę, to wystarczy, że deklarujemy obiekt Drupala, który ma swoje behaviory zapisane i wtedy możemy przekazywać dokładnie komunikaty pomiędzy JavaScriptem Drupalowym, a zewnętrznym JavaScriptem, który nie jest koniecznie kompatybilny z API Drupala. Tak, to jest przekazywanie dokładnie menu. Przekazywanie menu, przepraszam, muszę znaleźć to. To będzie na kolejnym slajdzie, przepraszam. Tu jest połączenie z API przy użyciu tokenów, wczytanie tych rzeczy, debug jest zapisany również w panelu formularza. Gdy debug jest wyłączony, to nie możemy przeczytać się stora reduksowego. Teraz, tak, tu na tym slajdzie mogę pokazać, w jaki sposób jest po prostu sczytywane wcześniejsze menu z behaviora i iterowane, żeby w zasadzie stworzyć tylko jeden warunek, czy się zgadza tekst to tekst i to jest warunek, który powoduje otworzenie tej akcji, którą chcemy użyć dla użytkownika. WebKit Speech Recognition to jest właśnie driver w Chromie. Wykorzystałem ten driver po to, żeby język angielski zamieniać na tekst, żeby później wysyłać do API. Nie wiem, jak jest z językiem polskim, ale nie odważyłbym się chyba używać jeszcze polskiego języka przy użyciu takich driverów, ponieważ no zazwyczaj w serwisach takich jak Dialogflow no język polski jeszcze nie istnieje. To trochę szkoda, bo jednak mamy trochę programistów, którzy na pewno by zbudowali ciekawe rzeczy przy użyciu naszego języka. Tak, proces transpilacji. Dalej, znalazłem kolejny ciekawy mem. Stary Linuxiarz, który pewnie stawiał serwer one-line commandem. Tutaj niestety, na szczęście, przepraszam, nie musimy używać Perla do tego. ng-build commanda pozwala nam bardzo łatwe wyprodukowanie outputu z gotowym komponentem i też od razu wyczyszczenie cache'u oczywiście, żeby można było zobaczyć wynik na stronie. No to wszystko jest zawarte w instrukcji i też zapraszam wszystkich do zapoznania się tego modułem na stronie na Drupal.org, może jeszcze raz przypomnę, to jest drupal.org/project/sayhello-dialogflow i to jest link do tego modułu. Dalej opiszę bardzo, bardzo, bardzo prosty motyw na inkludowanie apki angularowej przy użyciu jednego hooka. Osadzenie tego w Twigu, dalej użycie lazy buildera, który tak, mam przygotowany taki kod, naprawdę to jest duży kod na dwa takie małe tagi, które w HTML-u powstaną. Tak, Lazy Builder korzysta w zasadzie z serwisu, który bierze markup i tam osadza tagi cache'owe. Ustawiony MaxAge na 0 oraz Kill Switch Trigger, żeby cache był zawsze najświeższy, nieważne jakie są ustawienia cache'u. Nie wiem jak z Varnishem, ale przy standardowej instalacji nie ma problemu i cały czas użytkownik widzi najnowszy markup przy drobnej zmianie kodu, czyli to jest pożądane działanie, które wybrałem przy tworzeniu tego i projektowaniu modułu. Dalej, właściwością cache'u nową w Drupal 8 jest to, że możemy osadzać tagi, które pozwolą na też automatyczne przebudowanie statycznego outputu. Tutaj wykorzystuję tagi z formularza, czyli za każdym razem jak będzie zapisany formularz, to też będzie sygnał dla Drupala, żeby przebudował sobie ten cache. Może ten kod nie wygląda za ładnie, ale naprawdę pisałem go całkiem szybko.
I jeszcze do samego końca drobne fiksy dorzuciłem, także tutaj jeszcze jest po testach jednostkowych taki jeden bloczek kodu dodany, którego nie widać na tym slajdzie. Settingsy przekazane do parametru behavior, do modułu behavior JavaScriptu Drupalowego. Dalej są podawane do komponentu Angulara. Link, który jest odpowiedzialny właśnie za menu, odebranie tych wszystkich itemów. Tutaj nie ma jeszcze rzeczy, które mogą wyrajnąć te tekstowe odpowiedzi i to myślę, że będzie kolejny krok, tak jakby, który na pewno się znajdzie w tym module. Lazy Builder i tworzenie placeholderów jest featurem Drupala od wersji 8.5. Big Pipe jest defaultowo zainstalowany w profilu standardowym. Big Pipe to jest technika, która powoduje przyspieszenie interakcji możliwej użytkownika i wyplucie markupu na stronę najpierw bardziej statycznego, później przy użyciu JSON Ajax komendów, replace'ów, podmienia dynamiczne części, chunki outputu HTML-a na właściwe miejsce, gdzie powinien wylądować ten output. Tak, to jest bardzo, bardzo prosto, żeby zrobić właśnie ten feature big pipe'owy, wystarczy dodać placeholder i określić metodę lazy buildera, która jest osadzona w serwisie Drupalowym. Tak wygląda mniej więcej output dla zalogowanego użytkownika, jest bardzo ładny. To mi się najbardziej podobało, jak zobaczyłem, że tak naprawdę jest w tym ta magia Drupala, że to wszystko działa. Tak, tu są komendy, które podmieniają po prostu markup na odpowiednie miejsce i to już mamy zapewnione przez biblioteki. Nie trzeba dużo kodu do tego dopisywać, żeby taki feature działał dla strony klienta. Tutaj dla niezalogowanego użytkownika Lazy Builder działa troszeczkę inaczej, ponieważ Big Pipe jest tak naprawdę na topie do Lazy Buildera. Troszeczkę go przekonfigurowuje dla użytkownika z sesją. Tak wygląda Lazy Builder standardowo, bez Big Pipe'a. Też ma placeholdery. Tutaj przerwałem proces budowania strony, która już wczytała skeszowaną część. Już jest w przeglądarce i później na samym końcu dopiero te dynamiczne elementy są zużywane z zasobów serwera. Tak wygląda komponent na samym końcu. Tutaj jest obrazek, który się nie wczytał. To jest ten robocik. To był jakiś bug, nie poprawiałem go już, zostawiłem tak jak jest. To jest komponent Angulara, który jest serwowany przez bibliotekę zewnętrznego JavaScriptu. Tutaj równie dobrze mógłby być React albo jakaś inna biblioteka. Akcja właściwie zidentyfikowana tworzy tylko baton z akcją JavaScriptową, żeby zrobić redirect, więc to też nie jest żaden rocket science. Guziczek record służy do nagrywania głosu. Send można też użyć, żeby input tekstowy wysłać do API Dialogflow. Panel konfiguracyjny, dwa taby, jeden prosty komponent. Jeszcze jakbym Dodam jeszcze, że właściwie są trzy tak jakby podejścia do osadzania frontendowych rozwiązań typu headless, właśnie Drupal. Można całkowicie nie wykorzystywać zewnętrznych frontendowych bibliotek i wtedy pozostaje nam tylko używanie rendererów drupalowych, stringów drupalowych. Można zrobić hybrydę, tak jak widać, to jest hybryda, jest zewnętrzny frontendowy komponent, który może również używać JSON-a, u mnie to jest płynna komunikacja bezpośrednio pomiędzy JavaScriptowymi komponentami. No i oczywiście headless 100%, czyli na dwóch maszynach dwa niezależne tak jakby buildy dla frontendowej warstwy i backendowej warstwy niezależnie i komunikacja zazwyczaj przy użyciu JSON albo innych formatów. Ja nie jestem pewien, czy tak.
Dobrze, dobrze skojarzyłem. Nie wiem, ile czasu minęło niestety, ale to już dobiegamy do końca prezentacji. Trzy linki, które podlinkowałem, zachęcam, żeby się z nimi zapoznać. Jest opis nowej klasy Big Pipe. Także sposób, w którym jest opisana transpilacja i jakie zajdą zmiany w wersji Drupal 8.6, prawdopodobnie będziemy mieli przybudowane administration menu i on będzie wykorzystywał bardzo dużo JavaScriptu, przynajmniej takie są zapowiedzi ze strony Drupala, czyli tu na pewno ten temat transpilacji kodu będzie szerzej rozszerzany ze strony twórców core. No i jeszcze decoupled Drupal właśnie, headless też jest opisany, w jaki sposób tworzyć trzywarstwowe rozwiązania. Tak, to w takim razie może ktoś z Państwa ma jakieś pytania co do treści? Może slajd cofnąć? Dziękuję bardzo.